I witam was wszystkich serdecznie. Ja na początku odcinka sobie naleję napoju. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Sprawdziłem sobie swoje nagranie, bo nie wiedziałem, czy wziąłem pomarańczowy klucz, czy czerwony klucz. Ale spojrzałem, że wziąłem jednak i jednak wziąłem czerwony klucz, więc chyba spróbujemy uciec w nocy. Nie wiem jak, nie wiem co, ale spróbujemy uciec stąd. A przy okazji, nie wiem, pozbierać coś czy nie. Bo w dzień nie uciekniemy. Czyli moglibyśmy nawet w nocy uciec, ale wiecie jak to jest. Ucieczka trochę czasami nie wychodzi nam. Idź z tym rydlem, gdzie ty się chcesz przekopać. Chyba... nigdzie. No dobra. Tam, chyba uciekniemy w tej nocy. Mamy łódkę, mamy hak do przeskoczenia. Tego muru, którego się nie da przekopać. Mamy kombinerki. A widzieliście, tam był płot ogólnie, więc prawdopodobnie gdzieś ten płot trzeba będzie przeciąć. Chciałem jeszcze zrobić fake fence, ale myślę, że za niej, że my szybko uciekniemy, więc... Wiem, że na dole jest gdzieś dom. Raczej rzeka, że z nią można uciec. I wiem, że gdzieś na dole jest budynek. I przez ten budynek można uciec. Ale mamy też wyjście klucz, więc szczerze, ja mogę uciec każdym sposobem, myślę. Ten dzień jest szczerze, żeby po prostu pożyć sobie. Nie wiem, czy ci się należy. Wchodzę tutaj i mnie nie pierzy. Jezu, jak bym uciekł z tego więzienia tak szybko, to bym miał takie zdziwienie, nie? Że jak to się udało. Bo cały czas byłem przerażony, że to więzienie jest potężnie ciężkie. Ale jednak, jeżeli pochodzisz... No chociaż licząc na inne więzienia, chyba najdłużej mi je zajmuje mi to czasu. 12 dzień już. W nocy trzeba będzie uciec stąd. Mamy hak, mamy łódkę, mamy mundur. Chyba wszystko. Więcej nic nie potrzebujemy. Tylko ja czuję, że nas złapią. Złapią nas jak cholera, nie? Ja tak czuję. Idziemy do pracy. Ja pewnie myślicie, skąd wiem, gdzie jest to rzeka, jakby, choć nie wiem, czy to jest jedyna miejsca do ucieczki rzeką, ale ja tak strzelam. I skąd wiem, że jest jakiś budynek na dole? Spojrzałem sobie na mapę, jakby, więzień. I ja po prostu stwierdziłem, żeby nie tak nie męczyć, wiem, że to trochę bez sensu. Sprawdziłem sobie, jak wygląda całe więzienie, którędy można spierdzielić. O Jezu, przepraszam, po prostu nie trafiłem. No i tak myślałem właśnie, że tamtędy chyba będzie najlepiej. Chyba dołem. Bo tam na górze nie widziałem żadnych takich miejsc, z którymi możemy ten... A będzie trzeba zrobić tam YOLO, zeskoczyć z budynku na Hama. Zeskoczymy chyba z budynku na Hama i zobaczymy, jak to wyjdzie. Tylko tutaj trzeba chwilę poczekać, bo strażnicy troszeczkę późno są, więc ja myślę, że wyjdziemy tam po północy jakoś, co? Jakoś po północy, żeby nie ryzykować, że strażnik nas zastrzeli. Zresztą oni w nocy też chyba działają. Miło mi to słyszeć. O Jezu, jeszcze jest ten. Czemu on przeszukuje, jeżeli chce uciec? Dla zabawy. Coś musimy porobić, nie? Też słabo, że nie przekopałem szybciej wentów, bo bym nie musiał kilku rzeczy szukać. Patrzcie, lina, łom, to znaczy łom zdobyłem, to okej, fajnie, nie? Ale lina... To jest kabel, wiecie? Fake fence'a mamy. Mamy na fake fence'a, jakby co. Wejście kluczem formy. Czy co? A nie, nie mamy tego, jeżeli znajdziemy... Znajdziemy zapalniczkę, to sobie zrobimy. Ty, tutaj jest kolejna. Kolejny krem do golenia. Jest beczka, jest czekoladka. I jest łom, którego nie potrzeba nam totalnie. Zegareczki. My nic nie musimy chyba znaleźć. Grzebień. Grzebienio broń. Chociaż niezbyt mnie to tam ciekawi. O! Jest ta książka z questa. Masz folię, kolego. Dzięki. Proszę.
My dzisiaj uciekamy, a jak nie damy rady, to się ze... Wiecie co dalej. Co dzisiaj? Kogo dzisiaj przeszukujemy? Stwierdziłem, że dzisiaj cały dzień będę nagrywał to więzienie. Ale po prostu nie doceniam tego, że szybko mogę zdobyć przedmioty. Bardziej chodzi jak uciec, ale że znam jakby położenie mapy. W sensie nie znam na pamięć. Wiem, gdzie są, gdzie jest po prostu pokrycie i wiem, że jest taki płot specjalny naokoło. I wiem, że... Ja pierdziłem, się wystraszyłem. Przepraszam, puszka sama wyskoczyła. I po prostu kminię, że tam gdzieś będzie wejście. Dlatego chciałem czerwony klucz taki. No bo taki chyba będzie... Chociaż jak mam wejście klucz, to mógłbym szczerze wyjść. Normalnie, nie? Oj, mój bet, my bet, my bet. Więc możemy chyba wejść też normalnie. Nie będzie jakichś tam problemów. Oj, dobra. Nie przeszukuję na razie nic. Zjemam zapalniczki, nie? Ta, nie mam zapalniczki. Kusarz, czy ty coś masz ciekawego? Tylko lekami by handlował. Tego oczywiście nie mogą nas przeszukiwać, żebyśmy to zrobili. Bo jeżeli będą nas przeszukiwać, to jak wiecie, nie uciekniemy. Ostatnie bieleczko. Jest zapalniczka? Nie ma zapalniczki. Jezu, przestańcie mnie tu straszyć. Nie ma zapalniczki, co smutne, bo nie mogę zrobić tego wejścia klucz, więc chyba musimy górą. Ten hak jest, żeby górą przeskoczyć. Bo poczytałem, jak to jest. Ja czasem się robię researcha przed odcinkami, nie powiem. Robię taki mały zawsze research. I było, że właśnie można uciec przez mur, przeskakując właśnie ten greb. Bo wiecie, jak pamiętacie, jak używałem liny w Sancho Pancho? Sancho Pancho? Nie, w jakimś tam więzieniu. Nie mogę jej użyć. I tak samo musiałem się doczytać, jak się użyć. Tak samo spajków nie wiedziałem, jak użyć. Rzuciłem je na ziemię i zadziałały chyba. No ale wiecie, o co chodzi. Nie pamiętam takich rzeczy, więc czasem trzeba się nauczyć. Więc teraz wiem, jak działa Grappling Hook, że chyba go można narzucić na mur, którego nie można przeskoczyć ani nie ten. Chyba tak to działa. A jeżeli nie, no to wkichamy się z ucieczką, nie? I to totalnie się wkichamy. To jest po prostu mój taki, mówię... Mój po prostu pomysł, że się uda, nie? Ale czy się uda, to nie wiem. Mam nadzieję, bo miło by było skończyć to więzienie i iść dalej. I iść dalej w kolejne więzienia. Wiecie, mam do ukończenia jeszcze trochę więzień z dodatków, jak to kusarz nam kazał. I tak fajna przygoda ogólnie to była. Cała te wszystkie więzienia, to jest fajna przygoda. Jakbym grał solo, to bym myślę robił to jeszcze inaczej. No, ciekawe, czy nam się uda, no. Kusarz dzisiaj w pracy, jest sobota. Przykle mi, kusarz. A ja sobie nagrywam, mam pierwszą sobotę, tak dawno nie miałem soboty wolnej. Tylko wiadomo, jak jestem z moim maluchem, to wtedy mam sobie wolny weekend zerwany, ale taki weekend, że nic nie muszę robić, nigdzie iść, byłem tylko w sklepie, bo kupiłem sobie nowy dysk, więc mam teraz nowe nagrania na nowym dysku na komputerze. Jestem happy, mam nadzieję, że mi się nie rozpierdzieli ten dysk zaraz, bo tam są wszystkie moje nagrania. Nie te przerobione, tylko te takie, wiecie, tylko nagrane. Więc trochę mam przerażenia, że się coś zepsuje. Dobra, robimy ucieczkę. Mamy hak, mamy teraz tak, klucz. Są obydwa czerwone klucze, to ja nie musiałem zdobywać klucza. Te są z 55, a ja chcę tam właśnie ze stówkam, żeby na wszelki 85, dobra, starczy nam. I chyba nic nie potrzebujemy, chociaż lina, żeby zrzucić się z budynku na wszelki. No dobra, czekamy teraz do nocy.
Ta. Tutaj jest ten potok, o którym mówiłem. Mamy klucz, ale to są dwa różne klucze chyba. Pomarańczowy, czerwony, tak mi się chyba zdaje oczem, okiem moim. Tu gdzieś w dół trzeba iść, tam na dole jest, jeżeli czy stała się strażników jest dużo. Po północy pójdziemy po prostu, jak będzie ciemno. No teraz może snajper zobaczyć, snajper. Mamy łódkę, mamy wszystko, mam nadzieję, że się uda. Jak nie, no to mamy przekichane i nigdy stąd nie uciekniemy. Ale też wejście klucz raczej byśmy mogli mieć. Ewentualnie, jeżeli plan by się nie udał, to jeszcze zrobimy tam wejście klucz i wyjdziemy jakimś wejściem. Czekam na 22. A raczej do północy. Sorry, do północy. Żeby było naprawdę ciemno, nie? Bo ja nie chcę ryzykować. Nic stąd nie potrzebujemy już. No ja wiem, jakbym rozpierdzielił komuś wentę i wpadł do kogoś do wiecie, do jego klatki chciałem powiedzieć. I hello, it's me. Czemu chcę o północy? Bo po prostu nie wiem, czy... Może 23? Może 23, co? Ciemno, żeby było. O, widzicie, to się coraz ciemniej robi. A ja myślę, że strażnicy... Ja czuję, że jak wyjdę teraz, to mnie strażnik upierdzieli. Nie ryzykuję. Poczekajmy. Północ. Mamy dużo czasu. Oni z latarkami chodzą. Więc szczerze, już bym mógł chyba wyjść. Tak. I teraz co? Mogę iść tutaj. Zeskoczyłem. Wiem, że na dół tutaj można iść. Mamy strój strażnika, więc się nie cykam aż tak. Tu gdzieś drzwi pewnie będą, ja czuję. Bliska. O, są drzwi. Mamy czerwony klucz, dobra, czyli dobrze. O, tutaj. I tu jest ten budynek. O, jest. Boże, jest. Jest ten budynek, o którym myślałem. I to jest ten mur, który właśnie trzeba hakiem. Patrzę, jak się klika hak, jeżeli mam nadzieję, że to też działa. O, jest, działa. Boże, ten hak świetny. I łódką chyba mogę odpłynąć. Tutaj widziałem, jakieś miejsce było. Gdzieś na mapie. Gdzieś tutaj. O, i co, tutaj muszę wejść tylko? Czy co? Jezu, jest! Czyli trzeba było kliknąć. Dobra. Już nie wiedziałem jak. Boże, Chryste Panie, aż muszę zrobić zdjęcie dla kusarza. Czekajcie, zrobię zdjęcie dla kusarza. I cyk, zdjęcie dla kusarza. Mamy to. Mamy to. Ja wam dziękuję za oglądanie. Wyszło nam ile? 3, 6, 5 odcinków, nie, 6, 7 odcinków. Do zobaczenia do kolejnych odcineczków. Będziemy już, czekaj, a czy poszło nam lepiej? Ta, Iron Gate poszło lepiej niż Sancho Pancho. Nie wiem jakim cudem. No i co, lecimy teraz, oczywiście będziemy lecieć teraz ze wszystkich tutaj dodatkowych więzień. Tutaj się przerażam Alcatrasem, bo tutaj wszystko źle wygląda. Tu to mi się też przeraża, mnie to więzienie. I Fort Bannon mnie przeraża, bo wiem, że Fort Bannon jest też taki bardzo ciasny. Nie wiem jak my to zrobimy, ale... Do zobaczenia do kolejnych odcineczków, gdzie zaczniemy Jingle Bells. Jingle Cells, ha, ale żart, cześć.